Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Zapraszam na trzeci filmik z serii Porządki przed świętami. Miłego oglądania. Dzisiaj zabrałam się za gabinet i w pierwszej kolejności robimy miejsce na dodatkowe biurko. Tak naprawdę to biurko będzie zrobione z mojej starej toaletki. Mąż przyszedł na pracę zdalną, dlatego potrzebuję dodatkowego miejsca na umieszczenie swojego firmowego komputera tam. W tym poprzednim okresie, tam chyba w kwietniu, gdy pracował zdalnie, to rzeczywiście ta toaletka również była w użyciu, jednak była postawiona przed tymi regałami, co trochę utrudniało dostęp nawet do tych półek. Dlatego stwierdziliśmy, że teraz po prostu zrobimy takie małe przemeblowanie, żeby to chociaż odrobinę było lepsze w funkcjonowaniu. I jak widzieliście, poprzenosiliśmy troszkę te regały, przy okazji też wytarłam podłogi, ścianę i jest to taki trochę już wstęp do takich tych porządków przed świętami. I tak pokój prezentuje się właśnie po całym tym naszym przemeblowaniu i zabieram się za konkretne porządki. W pierwszej kolejności chodnik zostaje zwinięty, mąż go wytrzepie i tak jak w przypadku pokoju synka, dywan również zostanie wyprany tym odkurzaczem piorącym, który Wam pokazywałam w poprzednim filmie. Mimo że chodnik był wytrzepany, to i tak staram się jeszcze dokładnie go odkurzyć. W międzyczasie mąż ściąga firanki i gdy chodnik już suszył się, to ja zabrałam się za porządki. Kwiatki jak zwykle daję do wanny po to, żeby spłukać prysznicem ten kurz. Kurzawką przecieram sufity i ściany, myję lampę. Ja do tego mycia użyłam uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody i ściereczkę z mikrofibry. Jeśli chodzi o mycie okien, to pierwszą warstwę brudu ściągnęłam przy pomocy uniwersalnego płynu i ściereczki z mikrofibry, natomiast szyby już na koniec wymyłam płynem do spryskiwaczy i również przetarłam ścierką z mikrofibry, tym razem przeznaczoną już typowo do szyb. I mimo, że z tych półek rzeczy były przecierane nie tak dawno, ale jednak już od tego przemeblowania, które widzieliście na początku, minęło chyba 2 czy 3 dni, więc stwierdziłam, że przetrę przy okazji wszystko. I teraz już wszystko ściągam z półek, przecieram półki, przecieram również te rzeczy, które się na nich znajdują. Jeśli chodzi o książki, to ja lubię po prostu suchą ścierką, nawet z mikrofibry je przetrzeć. Wiem, że wtedy się nic nie zniszczy. A
tak sytuacja prezentuje się za regałem i za biurkiem. I w związku z tym, że ta plątanina kabli naprawdę nie dość, że nie prezentowała się dobrze, to utrudniała bardzo posprzątanie tam, dlatego mąż pozwiązywał to. I jak sami widzicie, najpierw zaczęłam od tych regałów, a dopiero później przejdę do biurek. Czyli staram się od tych rzeczy, które znajdują się najwyżej, i przechodzę coraz niżej. Przy okazji zrobiłam troszkę porządku w tych szafkach. Wykorzystałam koszyki, które zostały mi po sprzątaniu w komodzie. Ja Wam też wtedy wspominałam, że ja takich rzeczy się nie pozbywam, ponieważ wiem, że za niedługo mogę wykorzystać je gdzie indziej. Thank you.
Koc i poduszki poszły do prania, a ja teraz zabieram się za czyszczenie tej kanapy. W pierwszej kolejności chciałam Wam pokazać taki fajny, szybki sposób na to, jak szybko pozbyć się kurzu z wersalki czy z łóżka i żeby ten kurz nie lądował nam na wszystkich meblach i innych rzeczach, które są w pokoju. To wystarczy założyć na nie prześcieradło, odrobinę zwilżyć i nawet zwykłą trzepaczką taką do dywanu wytrzepać. Dzięki temu to wszystko zostanie w prześcieradle. Prześcieradło potem bierzemy i możemy zabrać się za dalsze czyszczenie takiego łóżka. Ja najpierw jeszcze dodatkowo sobie odkurzyłam i użyłam takiej szczotki do zbierania sierści, ponieważ no przez to, że mam psa i ten materiał, powiem Wam, z tego łóżka jest taki, że tam się po prostu te kłaki wbijają i nawet ciężko odkurzaczem ściągnąć. I tutaj znowu wykorzystałam odkurzacz piorący. Ja kupiłam go w sumie ze względu też na to, że ma możliwość wyciągnięcia i powstaje taki ręczny odkurzacz, który idealnie nadaje się właśnie do tapicerki. I tutaj oczywiście to wszystko nie jest pokazane, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo dokładnie starałam się tą wersalkę wyprać i byłam nawet zdziwiona, jak dużo brudu i syfu wyszło z niej. To sami możecie tutaj zobaczyć. Także jeśli macie taką możliwość skorzystania z takiego odkurzacza piorącego, to jak najbardziej Wam polecam, bo no jak sami widzicie, ogromna ilość brudu wychodzi. I to już jest kolejny dzień, jak widzicie, świeżo wyprany koc położyłam na już suchej wersalce. I tutaj jeśli chodzi o kaloryfer, powiem Wam, jeśli macie na przykład takie rzeczy właśnie, jak kaloryfer, czy łóżko, które wiecie, że będzie mocno okurzone, to po prostu zróbcie te czynności w pierwszej kolejności. Nie patrzcie na to, że trzeba zaczynać od góry czy coś takiego. Zawsze zacznijmy od tych, co jest naprawdę bardzo mocno zakurzone. Dzięki temu, jak przejdziemy do następnych rzeczy, to już po prostu ten kurz nam nie osiądzie na nich. Wymyłam drzwi, włączniki, zabrałam się za odkurzanie podłogi i przemycie jej. Zakładam firanki. I dwoma ściereczkami z mikrofibry przemywam ekrany. Jedna jest wilgotna, a drugą poleruję jak gdyby na sucho, dzięki czemu nie ma na nich żadnych smug. Na sam koniec spinam firanki. Do tego użyłam złotych pasków, jednak w związku z tym, że ten złoty mi nie pasuje, to odwróciłam je na lewą stronę. A tak pokój prezentuje się już na koniec. Toaletka może wizualnie nie pasuje, jednak mimo wszystko ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!